w komunikacji politycznej często wybiera się problemy nie ze względu na ich wagę, ale ze względu na to, jakie one są w stanie budzić emocje. My tutaj w filmie, dokonując wyboru problemów, wzięliśmy trochę spraw, nawet sporo, związanych z pieniędzmi, z gospodarką, czy z prawem, które dotyczy gospodarki, z podatkami. I staraliśmy się nakłonić naszych ekspertów, żeby oni mówili o tym zrozumiale. Także to był pierwszy nasz cel. Drugi to właśnie ci eksperci. Jak Państwo na pewno zauważyli, jednym z celów tego filmu było przełamanie pewnego stereotypu. No to znaczy takiego, że nie wiem, prawica, szczególnie ta prawica o odcieniu, powiedzmy, konserwatywnym czy narodowym, czy właśnie republikańskim, to są tacy ludzie, którzy wiele by chcieli, ale na niezbyt wielu rzeczach się znają. A z kolei druga strona, no to są ci właśnie, którzy robią kariery i są dobrze wykształceni. Jak Państwo widzieli biogramy tych, którzy się wypowiadają, prezentują nasze poglądy, no to ja myślę, że to są osoby, no, które absolutnie ten stereotyp przełamują. To są ludzie, którzy pracują w często najbardziej prestiżowych firmach funkcjonujących w Warszawie. Oni odpowiadają stereotypowi wyborcy PO, a jednak mają poglądy no takie, właśnie takie jak my. I teraz trzecia rzecz, o jakiej chciałem powiedzieć, to że kładliśmy też nacisk, wybierając o czym w tym filmie powiedzieć. Chcieliśmy też nie tylko narzekać, ale zaprezentować propozycje. I w tym filmie było kilka propozycji i chciałbym, żeby na to mocno zwracać uwagę. Że to nie jest tylko tak, że wiemy, co nie działa i co jest źle, ale jest też kilka pomysłów, wcale nie tak znowu skomplikowanych, ale wymagających pewnej odwagi politycznej i determinacji, które po prostu należy wdrożyć. I tak długo, póki ludzie tej listy pomysłów nie będą znali na pamięć i nie będą wiedzieli, czego żądać od swoich polityków, tak długo te pomysły po prostu nie wejdą w życie. Także to tyle tytułem uzupełnienia tego, co mówił Przemek. Panowie, ten film przede wszystkim nakreśla bardzo istotne problemy w naszym społeczeństwie, ale jakie są konkretne recepty, co należałoby zmienić w polityce demograficznej, socjalnej, co należałoby zmienić w szkolnictwie, aby Polska stała się krajem dla młodych ludzi? Tak jak powiedziałem, no odpowiedź na każde z tych pytań można byłoby, mówiąc o samych receptach i samych konkretach, poświęcić 45 minut na każdy z segmentów, tak? Ale w największym skrócie państwo nie powinno wydawać więcej pieniędzy niż ma. W ostatnich miesiącach w sposób dramatyczny widzimy, że państwa, które żyły ponad stan, tracą suwerenność, tracą możliwość prowadzenia własnej polityki. Przypadek Grecji, przypadki kolejnych państw unijnych pokazują, że w momencie, w którym wydawaliśmy kolejne pieniądze i kolejne pieniądze, których nie mieliśmy, w pewnym momencie przychodzi właściciel i mówi: słuchajcie, nie dostaniecie kolejnej michy, jeżeli nie oddacie tego, tego i tego. I to jest sytuacja, która spotkała między innymi Grecję, która, można powiedzieć, straciła podmiotowość. To jest sytuacja, z którą zderzył się bardzo brutalnie kilka tygodni temu Viktor Orban, który miał nadzieję, że bez padania na kolana da sobie radę przetrwać tą kadencję, że nie będzie i że uda mu się przeprowadzić reformy, zmienić jego kraj bez jakichś upokarzającego odstąpienia od swoich własnych pomysłów na to, w jaki sposób powinna być prowadzona polityka. Okazuje się, że państwo, które wydaje więcej pieniędzy niż ma, jest jak rodzina, która wydaje więcej pieniędzy niż ma, tylko efekty zazwyczaj są widoczne w dłuższym okresie i to nie jest tak, jak jeżeli my byśmy wydawali więcej pieniędzy niż mamy, no to po kilku miesiącach ktokolwiek znajomych, ludzi, którzy mogliby nam pożyczyć pieniądze, przestanie, bo się rozejdzie informacja, że jest tam niedobrze i uważaj, jak pożyczasz, bo mogą nie oddać. W przypadku państw to może trwać nawet czasami kilka dekad, kilka lat, ale też ma miejsce, więc to jest jedna recepta, o tym mówił Krzysztof a propos właśnie konserwatywnego takiego fiskalnego konserwatyzmu. Recepta, jeżeli chodzi o
politykę rodzinną, to jest taka, żeby zacząć ją w ogóle prowadzić, ponieważ w Polsce jest dzietność dokładnie 1,29, tam Michał Czarnik mówił o dzietności 1,3 dziecka na rodzinę. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale to jest, o ile, i myślę, jeżeli przekręcam to o bardzo, bardzo niewiele, Polska jest, ma 208 pozycję na 220 badanych państw, według danych tak renomowanej instytucji i tak renomowanego publikatora jak CIA Factbook, czyli takie można powiedzieć statystyczne podsumowanie informacji dostępnych na temat poszczególnych państw na świecie przygotowane przez CIA. I co to oznacza? To oznacza, że jesteśmy daleko, daleko za Chinami, które mają dzietność 1,54, w których państwo nie udaje, że prowadzi politykę prorodzinną, ale prowadzi konsekwentnie politykę jednego dziecka. Karze administracyjnie, podatkowo, nawet karnie za posiadanie więcej niż jednego dziecka, prowadzi politykę masowej aborcji, zwłaszcza dziewczynek, i w takim państwie, przy takiej polityce, dzietność wynosi 1,54, a w Polsce, w której kolejne rządy po 1989 roku udają, że prowadzą politykę prorodzinną, ta dzietność to jest 1,29. Więc takie recepty konkretne to jest, żeby polski system podatkowy przestał dyskryminować posiadanie dzieci, ale preferował posiadanie dzieci. Tak jest na Węgrzech, to przy różnych reformach to się udało Viktorowi Orbanowi i on wprowadził regułę taką, że jeżeli mamy pierwsze czy drugie dziecko, to mamy ulgę podatkową na każde z tych dzieci 150 zł miesięcznie. To jest 1800 rocznie na każde dziecko. Dla porównania w Polsce to jest 1120 zł. A w przypadku trzeciego dziecka to zaczyna być 500 zł miesięcznie na każde z tych dzieci. Czyli również na pierwsze, drugie i trzecie. Co to oznacza? To oznacza, że węgierska rodzina, która ma trójkę dzieci, od pierwszych 108 tysięcy złotych nie zapłaci ani złotówki podatku dochodowego. I taki podatek dochodowy na Węgrzech od osób fizycznych stał się, można powiedzieć, takim faktycznym bykowym, czyli podatkiem, który płacą te rodziny, ci ludzie, którzy nie decydują się na posiadanie dzieci. A przeciętna węgierska rodzina nie zarabia w przeliczeniu na polskie 108 tysięcy złotych. Co to oznacza? Że podatek dochodowy właśnie jest płacony przez tych ludzi, którzy jeszcze nie zdecydowali się na posiadanie dzieci, tak? Zresztą tam Michał Czarnik prezentuje w filmie, szef zespołu do spraw rodziny Fundacji Republikańskiej, prezentuje tą receptę. W Polsce można odliczać ulgę. Rząd planuje właśnie ograniczyć faktycznie tą ulgę. My zaproponowaliśmy, żeby ją radykalnie zwiększać z każdym kolejnym dzieckiem i jednocześnie umożliwiać jej odliczenie dla tych rodzin, które za mało płacą podatku, bo tak się okazuje, że przy trzecim dziecku radykalnie spadają dochody rodziny. Dlaczego? Wtedy już nie ma szans, żeby oboje rodzice pracowali. Zazwyczaj, jak to w polskich warunkach, mama zostaje ciężko pracując w domu, ewentualnie nie mając się prac dorywczych i gwałtownie spadają dochody. I w tej sytuacji już w chwili obecnej te rodziny wielodzietne, które mają średnie dochody w Polsce, nie mogą w pełni wykorzystać ulgi, która jest. Więc my proponujemy, żeby nie tylko pomniejszano w przypadku takich rodzin podatek dochodowy, ale również składki rentowe, emerytalne, zdrowotne, żeby po prostu mniejsze obciążenia fiskalne te rodziny ponosiły. Jeśli chodzi o edukację, to jesteśmy gorącymi zwolennikami bonu edukacyjnego, czyli takiej sytuacji, w której za danym dzieckiem idą pieniądze, że rodzice dostają bon, który mogą zrealizować bez dyskryminacji, czy w uczelni publicznej, czy w uczelni prywatnej, czy w szkole prywatnej, czy publicznej. I po rozmowach doszliśmy do wniosku, że również konieczne jest wprowadzenie takiego bonu edukacyjnego na poziomie przedszkola, ponieważ to, czy dziecko można szybko posłać do przedszkola, to jest jednym z takich czynników, które kształtują decyzję o tym, żeby przyjąć kolejne dziecko na świat w przypadku wielu rodzin, albo żeby zdecydować się, że jest szansa powrotu do pracy i żeby na te kilka godzin, przynajmniej podczas których dzieci są w przedszkolu, w szkole, mogli ci rodzice pracować, bo taka jest konieczność, tak? To jest luksus, sytuacja, w której stać nas na większą liczbę dzieci i jedno z rodziców może nie pracować. A taki bon edukacyjny też
doprowadziłby do tego, że rodzice mają swobodę w wyborze szkoły i mogą wybierać po prostu, no, uruchamia się pewien mechanizm konkurencji między szkołami i przez, no, można powiedzieć, doprowadziłoby to do rozwoju bardziej dostosowanego do potrzeb rodziców szkolnictwa prywatnego. Przede wszystkim, jak w olbrzymiej liczbie krajów, to ma miejsce, w których tego rodzaju rozwiązania funkcjonują, prowadzonego przez związki wyznaniowe, co w Polsce pewnie skutkowałoby przede wszystkim odrodzeniem szkolnictwa katolickiego, prowadzonego właśnie przez instytucje związane z Kościołem katolickim, co też uważamy jest nie bez wpływu na to, jakich wychowuje się obywateli, w jakich wartościach się ich kształtuje, jakie będą kolejne pokolenia. Osoba, która w bardzo trudnych czasach potrafiła znaleźć recepty dla Polski, jeszcze teraz nie wiem, czy nie przekręcę, bo już nie pamiętam, czy to był Stanisław Staszic, czy Hugo Kołłątaj, nie wiem, komu przypisuje się ten cytat, czyj to jest, z kogo to jest cytat, pewnie Państwo mnie poprawicie, będziecie wiedzieli, ale mówił, że takie będą Rzeczypospolite, jak ich młodzieży chowanie, chyba że przekręcimy to żaden z nich, tylko jeszcze inny klasyk, tak? Kto to? Kołłątaj, Staszic? Czy jeszcze wcześniej? Rej może? No faktem jest, proszę, Staszic. To demokratycznie, w sensie zdecydujmy, kto jest za Staszicem, tak? Także, szanowni Państwo, są takie recepty, tylko jedne rozwiązania muszą być spójne z innymi, a jeżeli chodzi o politykę rodzinną, powinniśmy przestać ją traktować jako element polityki socjalnej, zasiłkowej, pomocowej. My traktujemy politykę tą prorodzinną jako zmniejszenie obciążeń fiskalnych, podatkowych dla tych rodzin, których dzieci będą pracowały i płaciły podatki na utrzymanie tej rosnącej armii emerytów i które będą naprawdę coraz ciężej musiały pracować. Te dane dotyczące demografii to jest coś, co powinno nam naprawdę spędzać sen z powiek, ponieważ skutki tego są oczywiste i są nie do nadrobienia. Ja to jest troszeczkę na takiej zasadzie, my sobie nie zdajemy z tego sprawy, ale gdybym ja puścił tą szklankę i gdybyśmy nagle zaczęli powolutku puszczali ten na zwolnionym filmie klatka po klatce, to wiadomo, że nas padnie i się stłucze. Tak samo wiadomo, jaka jest sytuacja kraju i co się stanie z krajem, w którym, jak w moich rocznikach, w moim roczniku, jestem rocznik 7-8, rodziło się po 720-730 tysięcy dzieci. I porównamy to z zeszłym rokiem, w którym się urodziło 417 tysięcy dzieci. Gdy ktoś się mnie pyta, ostatnio moja kuzynka, dyskutowaliśmy i mówiła, no to było jeszcze z rok temu, zanim wybrała studia, dyskutowaliśmy o zawodzie nauczyciel. I powiedziałem, uciekać. Dlaczego? W kraju, w którym tak zmniejsza się liczba dzieci, nie będzie potrzeba specjalnie dużej liczby nowych nauczycieli. Raczej będzie problem z likwidowaniem, zamykaniem szkół, które ma miejsce w dużych miastach takich jak Białystok, Warszawa, Poznań. To się nie nazywa likwidacją szkół, tylko to się robi przez łączenie tych szkół, ale to jest de facto, się nazywa łączenie, to jest de facto likwidacja. Likwiduje się wydziały sądów, likwiduje się poszczególne urzędy pocztowe, można powiedzieć, państwo się zwija. Dlaczego? Mniej ludzi, którzy mogą to utrzymać, mniejsza potrzeba na poszczególne usługi. Także no tu mamy bardzo, bardzo dużą liczbę spraw do załatwienia i olbrzymią misję do wykonania, ale to jest misja, której wykonanie jest niemożliwe na poziomie politycznym, jeżeli nie ma takich instytucji jak na przykład Fundacja Republikańska, bo nie jesteśmy sami, takich instytucji jest coraz więcej, Bogu dzięki. Są takie organizacje jak na przykład Solidarnie 2010, którzy nas tutaj zaprosili. Takie spotkania odbywają się w kraju i to jest coś nowego. Można powiedzieć, że w ostatnich latach liczba tego rodzaju inicjatyw, tego rodzaju działań rośnie i za to chciałbym Państwu wszystkim bardzo serdecznie podziękować. Zachęcamy Państwa do zadawania pytań. Yeah.
Witam szanownych panów posłów w Białymstoku. Dziękuję Solidarnym 2010 za przysłane zaproszenie. No trochę mam może żal do opatrzności, że ta temperatura tak spadła, no, ale zima jest, to nie jest zaskoczenie. Pewnie trochę więcej byłoby na nas na sali. Film? Póki, no można powiedzieć na tak, ale w ostatnich scenach, czy ostatnie klatki filmu, to pan Rafał Ziemkiewicz i jego słowa o demoralizacji ciągnącej się jeszcze z PRL-u. Mnie tu wyraźnie zabrakło, mam nadzieję, że pojawi się to w następnych filmach, które pan łaskawie zapowiadał, tak? Dobrze usłyszałem? Tak. Zabrakło słowa i jakiegoś wyjaśnienia, komentarza do pojęcia manipulacji. Do pojęcia manipulacji. Demoralizacja tak, ale manipulacja robi spustoszenia niesamowite. PRL, tak, myśmy sobie wtedy dawali łatwiej z tą manipulacją, z tą propagandą komunistyczną, bo był jasny podział. My, oni. Potrafiliśmy czytać między wierszami. Teraz chyba zapomniało się tego czytania między wierszami. Jest no, potężny, prawda, potężna armia manipulatorów. Co to jest manipulacja? Biskup Adam Lepa, biskup pomocniczy łódzki, między innymi w pozycji świat manipulacji, podaje, wyjaśnia. Znakomita pozycja, bardzo dobrze się czyta, łatwe pojęcia dla każdego zrozumiałe. No, oczy mogą się otworzyć. Dobrze byłoby pewne pojęcia związane z manipulacją na jednym z filmów przedstawić. To jest no, moja propozycja. Manipulacja to skryte i celowe działanie, by wprowadzić błąd, by zafałszować jakąś część rzeczywistości, by nie mówić prawdy, by skrywać prawdę, niewygodną prawdę, czy jednostce, czy grupom społecznym, czy całemu społeczeństwu. Media trzeciej RP.